Kurde, już myślałam, że to jakiś fajny, złocony pierścioneczek. Są piątki, są dwójki, najwięcej jest jedynek, 50-groszówki, kilka 20-groszówek, 10, no i grosiaki. Jadą w podróż, a ja jadę do mojej babci na noc i teraz pakuję moje laleczki. Krzysiek zrobił mi dzisiaj wielką niespodziankę. Zaprosił mnie na randkę. Zorganizował opiekę do Hani. Hania dzisiaj nockę spędza u babci. Także mega, mega się cieszę, ale jeszcze nie wiemy, znaczy ja nie wiem, gdzie jedziemy. Dawniej Ewelinkę zabierałem na kolację do restauracji, no ale w momencie, kiedy w życiu pojawił się wykrywacz metali, nasze randki to odbywają się zazwyczaj gdzieś w terenie. Wpadłem sobie na taki pomysł, żeby jechać nad morze, zostawić Hanię pod opieką babci. Łóżko przygotowałem, sprzęt gotowy, humor mamy, no i mam nadzieję, że sama ta randka z wykrywaczem metali w tle będzie dla nas bardzo owocna i romantyczna. Coś z tego wyjazdu przywieziemy. A co to się okaże? Jeszcze nie mam jako tako wyobrażenia, jak to będzie wszystko wyglądało, ten nasz wyjazd, ta nasza randka. Zazwyczaj na takich wyjazdach towarzyszyła nam Hania, a teraz jej nie będzie. Ale muszę tą pępowinę w końcu odciąć. No i przydaje się, nie będzie działa. Później do niej przedzwonimy. No i cieszyć się tym wyjazdem, że możemy pobyć trochę sami. Podjedziemy jeszcze na jakieś szybkie jedzenie. Jak dojedziemy do miejsca docelowego, poszukamy miejsca na nocleg i od razu udamy się nad morze, żeby odpalić nasze wykrywacze metali, bo będzie mało czasu. Dzień szybko mija, mamy już późne popołudnie, także tylko będzie parking i akcja plaża. Nasze papu. Kartą zapłacę. Kaczek dodać? Poproszę. Na wypasie nawet ketchup w gratisie dostaniemy. W gratisie? No. Wow. Dziękuję. Pasznego. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Smakuje, ja lubię. A tobie? Trochę za pikantne, nie? Za ostre, za ostre. Będę się męczył później na poszukiwaniach. No ale chciałaś romantyczną kolację, no to masz. Że z kubełka i w plenerze. Najważniejsze, że jest właśnie w plenerze i że razem. A takie kolacje to ja uwielbiam. Dosyć dobre, tylko ostre te skrzydełka. Dzieci u babci. A my zabraliśmy zabawki dla dużych dzieci. To jest miejsce naszej randki. Plaża. Miejscowości Janterz. Janterz, tak. Także tutaj cię zabrałem na dzisiejszą randkę. I to jest właśnie miejsce naszej randki. Plaża w miejscowości Janterz. Czy mi się podoba? Okaże się, wyjdzie woda.
i piątka na start, na otwarcie poszukiwań. I rozpoczynamy poszukiwania monetą dwuzłotową. Ja tam miałem piątkę. Miałeś piąteczkę? No a jak? Trzeci sygnał i piątka. Dwa kapsle najpierw i piąteczka. Natomiast jest tu mega dużo śmieci, folii, zrywek. Zauważyłam to naprawdę. Tony. Zauważyłam to. Ciężko będzie się przebić przez to, przez ten, tą dużą ilość syfu do właściwych sygnałów. No ale po to mamy sprzęt, który ma takie możliwości, żeby wyeliminować pewne rzeczy, przyspieszyć go, zeskryminować śmieci, także rzeźbimy. Pokaże się, rzeźbimy, randkujemy. Zaczynam od dwójeczki i kolejnym moim sygnałem jest moneta 10-groszowa. A Krzysiu? Śmiga kołdeczki. Masz coś? Zerwo. Jak zawsze. Hejka. Co robimy? Jesteśmy na poszukiwaniach i na randce. A co u ciebie? Co tam porabiacie? Robiłam u babci. Zrobiliśmy z babcią babeczki. A jakie babeczki? No takie gumowe. Z posypką. Z posypką? A co szukacie? Ile koło? Co szukamy? Postanowiliśmy z tatusiem, że jak znajdziemy troszkę kaski, to kupimy ci prezent. Jaki? A nie mogę ci powiedzieć, bo to prezent. Niespodzianka. Ale mi się spodoba. Spodobać się na pewno. No chodź, powiedz literę. Na literkę G. Ewelinka tam ma jakiś sygnał, a ja koło niej znalazłem złotówkę. Także czekamy, zobaczymy, co ona wyciągnie z piasku. I tak nie czekaj, bo nic specjalnego. Kolejny mój sygnał i szczęśliwa piąteczka. Także jest 2, jest 10 chyba groszy, no i 5 złotych. Bardzo miło spędzony dzień, nawet wieczór. Spotkaliśmy na naszej drodze z wykrywaczem sporo fajnych osób, też chodzących z wykrywaczami. Ale nie tylko, no bo wiele osób nas zaczepiało, pytało się, jak to jest z tym wykrywaczem, co można znaleźć, bo wbrew pozorom nie każdy ma świadomość, jak działa wykrywacz metali. Mi się nawet pytali, czy to znajduje bursztyny. No faktycznie poszukiwaczy, czy osoby z wykrywaczem metali kojarzą jako zbieraczy bursztynu, a nie zbieraczy monet czy biżuterii. Natomiast co do samych znajdek, jeszcze wieczorem po zachodzie słońca, gdzie było ciemno, udało nam się znaleźć kilka monet. Jutro po śniadaniu pokażemy wam, ile dzisiaj wyszło kasy, a wyszło jak zwykle na tych plażach nadmorskich sporo. W międzyczasie ustaliliśmy sobie priorytet, że za pieniądze zebrane z plaży kupimy Hani co? No pamiątkę, taką gęś, czy jak to tam zwał, także pamiątkę z nadmorza, także wstajemy rano, bo mamy cel, mamy priorytet. Także jest motywacja. Dzisiaj jeszcze sobie pogadamy, poleżymy. Pokorzystamy, że jesteśmy sami. I co? I kładziemy się później spać, nie? Także do zobaczenia. Rano. Widzimy się rano. Widzimy się rano. Życzymy wam spokojnej nocy.
i dużo miłości. Ahoj, witamy Was o poranku. Nocka w miarę spokojnie, jak to w sezonie, w lato, turystów pełno, krzyki, śmiechy, muzyka, to jest normalne, a spanie w busie przy plaży nie zawsze jest dobrym pomysłem, no ale skorzystaliśmy z tego, że tutaj są darmowe parkingi. No i trochę pochyło spaliśmy. Trochę pochyło, także pewnie kamera też to oddaje, no ale jakoś sobie tam radziliśmy. Nie najlepszym pomysłem było wieczorem na jedzenie się tych pysznych kurczaczków. Ciężki sen, a tak poza tym w miarę dobrze. Jeszcze zanim zeszliśmy do busa, już było ciemno, nie nagrywaliśmy. Ja znalazłem, jeżeli chodzi o kasę, 2 złote. A ty, Ewelinka, pochwal się. 12 złotych. Coś staram się nagrać, ale było tak ciemno, że ja nie wiem, czy coś z tego będzie. No zobaczymy, także 12 złotych, także przyjemne z pożytecznym. Miło spędzony wieczór razem. No i jeszcze, jak to mówiłem na początku, z wykrywaczem w tle. No i z jakimiś drobiazgami, które pozwolą nam dołożyć lub ewentualnie już kupić dla Hani maskotkę. No jemy śniadanko i wybieramy się dalej na plażę. Jeszcze nikogo nie ma. Jest godzina przed 7, także cała nasza, cała plaża będzie dla nas, prawda? Prawda, jestem już gotowa. Dobre, dobre. No idziemy. Coś. Jeszcze jestem mistrz robienia śniadania. Czemu on się rusza? No bo jest ruchome. Patrz, widziałaś, jak wymierzona woda? No, na kawusie. Także śniadanie gotowe. Dziękuję, dziękuję. Zobacz, jak ładnie pachnie. Jakoś nie mam ten... Golonkowa. Węchu. Także chleb. Chlebek i pomidorki. Nasze. Nasze. A tymczasem kończymy śniadanko i... Śniadamy. Na plażę. Jakiś masz szczególny plan? Tak jak zawsze. Trzeba mieć plan? Odpalam i chodzę. Ja tam zawsze jakąś strategię mam. Włączyć wykrywacz i liczyć na szczęście. To też strategia, nie? Też. A jak jeszcze się dobrze noga ułoży, to już w ogóle będzie ciekawiej dużo znajdek. Krucha ta konserwa jakaś. I zaczynamy akcję poszukiwania. Przy stoliku pierwsza złotówka. Uśmiech, uśmiech. Bar, pierwsza złotówka. Jest i druga obok tej pierwszej. Swoją drogą, aby więcej takich randek Krzysiu mi serwował. Bo i te poranki są bardzo fajne. Jest tutaj. O, zobaczcie, wpadła w pionie wykrywacz. Ledwo co mi pokazał, bo dźwięk taki był ni to na kolor, ni to na żelazo, ale oko wypatrzyło. Z, kolejny Z. W tym rowku jest sygnał. Widać, że coś tutaj jest głębiej. Zaraz zobaczymy z propointerem, co to wyjdzie. Działa propointer. Jest tutaj gdzieś. Chodź, chodź, chodź. Gdzie to jest? Gdzie tu jest? A, jest. Ja już widzę, zobaczcie. Tutaj jest głębiej. Piątaczek. Ciemny troszkę. Już widać, że tutaj poleżał. Pewnie, żeby ktoś nie podkopał tego rowka tutaj, to bym go nie znalazł, bo był dosyć głęboko. Czekał na mnie. Kurde, już myślałam, że to jakiś fajny, złocony
pierścioneczek bądź posrebrzany. Niestety jest to jakiś badziewny wyrób. No niestety. Może poszczęści mi się kawałek dalej. Chodzę dalej, chodzę. Mówię do Ewelinki. Jest złotówka. Ona co? Złoto? Ja nie, no złotówka. Tak pięknie to nie ma. Jest kolejna znajdka nad brzegiem morza. Dwa złote leżało, czekało na mnie. Natomiast nawiązując do Ewelinki znaleziska, do jej obrączki, nawet nie zdajecie sobie sprawy, jakie to są emocje. Te pierwsze wrażenie, jak nagle coś z piasku się ujawnia, przypomina, powiedzmy, złotą obrączkę. Ręce się trzęsą, adrenalina bije do głowy, myśli biegają po głowie, a tu nagle okazuje się, że to jednak nie złota obrączka, nie żaden złoty element. Wtedy emocje opadają i taka przychodzi nostalgia. Poszukiwacze czy osoby, które chodzą z wykrywaczami metali, wiedzą, co mam na myśli. Natomiast ktoś, kto nie miał wcześniej do czynienia z wykrywaczem, pewnie nas nie zrozumie. Także emocje nam towarzyszą niesamowite. Niesamowite. Dwójkę chowam i lecę dalej. Uwaga, stulogi atakują. Taka oto zabaweczka leżała sobie w piasku. Kolejny mój sygnałek i cyk, 2 złote. Pomału będziemy chyba się zbierać. Ludzi, jak widzicie, za nami jest coraz więcej i nie będziemy śmigać tam przez nich się przewracać. Nie będziemy im przeszkadzać. Jeszcze rzutem na taśmę przy podejściu do zejścia trafiłem 50 groszy, także jeszcze się udało. A ja ogłaszam zakończenie naszej randki. Co ogłaszasz, powiedz? Dzisiejszej na czym? Na plaży w Jantarze. Poznio. Z wykrywaczem w tle, także koniec naszej dzisiejszej randki z wykrywaczem metali w tle na plaży w Jantarze. Tak jest, gorąco się zrobiło, upał niesamowity. Spadamy. Trzeba jeszcze podsumować kasę i Hani kupić. Tak, maskotkę. Idziemy do busa, podsumujemy, ile tam nastukaliśmy. Czego? No monet. A, monet. No to lecimy. Idziemy zakupić maskotkę. Maj. Czas na podsumowanie naszych dwudniowych wojaży, jak można to tak nazwać. Wczoraj chodziliśmy 1,5 godziny, dzisiaj 3 godzinki. No i wyszło nam... Ja by jeszcze przed policzeniem chciałem tylko uściślić, że to nie były wojaże, tylko była randka z wykrywaczem w tle. Także no dobra, dla innych to jest randka, a dla niektórych to są wojaże. Także. Coś tam wyszło. Coś wyszło. A teraz zaprezentujemy ilość monet. 4,5 godziny chodzenia dało nam takie kwoty. Monet znaleźliśmy 33 sztuki, a kwota całości jest to 43,59 groszy. Są piątki, są dwójki, najwięcej jest jedynek, 50-groszówki, kilka 20-groszówek, 10, no i grosiaki. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, że tą kasę, którą znaleźliśmy, przeznaczymy na pluszową gąskę dla Hani. Gąska, która jest hitem tego lata, nazywa się gąska Pipa. Doczytaliśmy informacje o tej gąsce, bo ja nawet nie wiedziałem, że ta gąska jest takim symbolem tegorocznego lata i tak popularna. Bardzo popularna. W internecie, na każdych straganach, nad morzem, wszędzie. Gąska Pipa. Wybierz. Ja nie powiem Hani, jaką mama na imię. Hania olśnienia dostanie. A jest bardzo inteligentna, to będzie dopytywała, dlaczego akurat gąska Pipa. Także co? Zbieram się i idziemy kupić.
to się zbieraj i idź. To się zbieramy i idź. Tak, bo ty idziesz ze mną. Jest i ona, nasza gąska pipa. Zakupiona, więc możemy zbierać się do domku. Mam nadzieję, że ona będzie zadowolona. My już wracamy z morza, a wszyscy nam wciągają nad morze, na plażę. Tam będzie wysyp. Kasy. Swoją drogą muszę wam powiedzieć, że ta nasza gąska pipa... Za 300 metrów skręć w lewo. Droga jest, droga. Bardzo droga. Podeszłam do takiego straganu i było napisane na karteczce małe 35, średnie 65, a duża 100 coś. No dobra, i podchodzę i macam te gąski i mówię, a te małe to są te? A pan mówi, że nie, już małych nie ma, nie? A ja mówię, a te mogą być małe? Na tą średnią pokazuję. Mówi, mogą być. Ja mówię, to ile? Mówi, no 35. No i zamiast 65 zł za średnią zapłaciłam 35. Myślę, że to mój urok osobisty wpłynął na tą kwotę. Także mamy średnią gąskę, która kosztowała 65 zł, a ja kupiłam ją za 35. Zobaczcie, od Rybiny do Nowego Dworu Gdańskiego taki korek jest. Kilka kilometrów. Kilka ładnych kilometrów. Ciągnie się korek. Ludzi, jak odjeżdżaliśmy, były tysiące na plaży, a jeszcze ile dojeżdża. Masakra. Masakra. Życzę im powodzenia, żeby im się tyłki nie pozagrzewały w tych autobusach, w samochodach. Kto to tak się cieszy z naszego przyjazdu? Kto to tak się cieszy? Tosia, chodź. Tosia, cieszy się z naszego. No i jest nasz wnuczuś. I nasze dziecko. I nasze dziecko. Zobacz, co mam dla ciebie. Podoba ci się? Tak? Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.